W starostwie powiatowym w Łukowie odbyła się konferencja z udziałem wójtów i burmistrzów z powiatu łukowskiego. Jej głównym tematem był Fundusz Inwestycji Samorządowych. O tym nowym programie mówił zebranym wiceminister finansów Piotr Patkowski. To jest inicjatywa pana prezydenta, który nałożył na rząd takie zadanie, żeby przygotować taki program. Pan premier wspólnie z panem prezydentem określili ramy, natomiast Ministerstwo Finansów wspólnie z Ministerstwem Rozwoju opracowało szczegóły przekazania tych środków. Chcemy, aby one trafiły w sposób możliwie najprostszy, czyli na podstawie prostego wniosku kierowanego do kancelarii premiera przez właściwych wojewodów. Będziemy dokonywać przelewów na konta właściwych samorządów. Pieniądze, które zostaną przekazane do poszczególnych samorządów, będą przeznaczone na inwestycje. Jakie to będą inwestycje, będzie decydował każdy samorząd, ponieważ to on razem z mieszkańcami wie najlepiej, jakie są potrzeby lokalne. To mogą być inwestycje różnego rodzaju, nowa ulica, szkoła, stadion. Myślę, że każda lokalna społeczność wie najlepiej, czego potrzebuje. Środki mają charakter niewygasających, one nie mają roczności budżetowej, w związku z tym mogą być przełożone na kolejne lata. Kiedy te pieniądze trafią do samorządów? Jak tylko Senat i pan prezydent podpiszą ustawę, rząd na podstawie upoważnienia ustawowego wyda stosowną uchwałę Rady Ministrów, która uruchomi ten program. Chcemy, aby te pieniądze pojawiły się jeszcze w miesiącach letnich. Do samorządów powiatu łukowskiego trafi w sumie ponad 21 milionów złotych. Najwięcej, bo aż 7,5 miliona złotych ma otrzymać starostwo powiatowe. Nie wiemy jeszcze, na co wykorzystamy. Być może wykorzystamy to na sfinansowanie inwestycji drogowych, które co roku podejmujemy decyzję, że wykonamy, a zapłacimy z budżetu przyszłorocznego. W tym roku tak dość oszczędnie zaplanowaliśmy, bo zazwyczaj to było ponad 3 miliony, 3,5, a w tym roku tak mniej więcej 2,5 miliona, bo wtedy jak planowaliśmy, jeszcze nie wiedzieliśmy, że takie pieniądze dotrą do naszego samorządu. Ja się cieszę, że w tym algorytmie zostały docenione samorządy, które dużo inwestują. Ja myślę, że właśnie takim samorządem jest powiat łukowski, który dużo inwestuje i okazuje się, że to się akurat opłacało. Natomiast też powiem, że mimo pandemii, mimo kryzysu nie zrezygnowaliśmy z żadnej inwestycji. Wszystkie inwestycje, które zaplanowaliśmy, albo są już w trakcie realizacji, albo lada moment się rozpoczną. Gminy z terenu powiatu łukowskiego otrzymają różne kwoty dotacji. Największe środki trafią do gminy Łuków i gminy Stanin. Do budżetu gminy Łuków trafi 3 200 tysięcy prawie. Gmina Łuków, jak wiadomo, jest jedną z największych gmin powiatu łukowskiego, a więc potrzeby są też bardzo duże. Jak podkreślał wiceminister, algorytm był sprawiedliwy i obiektywny i tutaj stąd prosty wniosek. No, gminie Łuków te pieniążki się należały. Niemniej jednak bardzo dziękujemy panu prezydentowi, panu premierowi za wzmocnienie finansów i złagodzenie tych skutków COVID-u w samorządach. Ale tutaj myślę, że dobrze jest też to, że w tym roku nie trzeba tych środków wydać, można je rozłożyć na przyszły rok. Mamy dosyć duże zaplanowane inwestycje. Rozpoczęliśmy proces inwestycyjny związany z kanalizacją, też odnawialne źródła energii. Mamy nadzieję, że uda się zrealizować i pozyskać pieniążki z Funduszu Dróg Samorządowych. Także inwestycji mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie będzie problemów z wydatkowaniem. Jeszcze raz bardzo dziękuję za te wsparcie finansowe. No dzisiaj otrzymaliśmy świetną informację. Nie jest pełna 1,5 miliona złotych zasili nasz budżet i z pewnością wydatkujemy to na inwestycje. Natomiast jakie to będą inwestycje, to jeszcze dzisiaj trudno powiedzieć, bo jest to wszystko w fazie analiz, rozmów. Decyzje będą pewnie w niedługim czasie podjęte. Ale oprócz tej kwoty dofinansowania jest jeszcze bardzo jedna ważna rzecz, którą usłyszeliśmy ze słów pana wiceministra. Pieniądze zostały przyznawane pewnym algorytmem i pierwszy algorytm był taki, że otrzymują gminy, które mają duży wskaźnik inwestycyjny. I to pokazuje, bo jesteśmy tuż za gminą Łuków, plasujemy się na drugim miejscu wśród wszystkich gmin w powiecie.
Pokazuje to, że gmina Stanin naprawdę dużo inwestuje. A co za tym idzie? Dalej skutecznie się rozwija i to bardzo cieszy. Dotację z Funduszu Inwestycji Samorządowych otrzyma również miasto Łuków. Ma być to ponad 2,5 miliona złotych. Wtedy, kiedy fizycznie te środki znajdą się na naszym koncie, oczywiście będziemy mogli rozmawiać o ich wydatkowaniu. Mamy możliwość, żeby te środki zostały wydane w tym roku, w kolejnych latach, więc będzie jeszcze czas na to, żeby dokonać takiej chłodnej, spokojnej analizy, na co najlepiej te pieniądze spożytkować. Potrzeb w naszym mieście jest oczywiście bardzo dużo. To jest infrastruktura, to są drogi, to są różne udogodnienia dla naszych mieszkańców. Dzisiaj jeszcze takiej decyzji nie chciałbym podejmować. Będę to konsultował, będę rozmawiał z radnymi. Z Funduszu Inwestycji Samorządowych do wszystkich samorządów w kraju ma trafić w sumie 6 miliardów złotych.